Daddy Long Legs! Daddy Long Legs tu jest, co jest? W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie oficjalne trailery Poppy Playtime Chapter 3. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczcie na wyniki, które zostawiliście pod odcinkiem z rozwiązywania quizów z Poppy Playtime Chapteru 2. Wyświetlenia to aż 194 tysiące, co jest mega fajnym wynikiem, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak i również dziękuję za aż 15 tysięcy łapek w górę, które udało wam się zostawić również pod poprzednim odcinkiem. Natomiast pod tym odcinkiem chciałbym, żebyście pobili ten rekord i zostawili aż 20 tysięcy łapek w górę. A wtedy na pewno powrócimy do oglądania trailerów z chapteru 3. A do kanału przybyło nam aż 273 nowe osoby, które zdecydowały się kliknąć czerwony przycisk subskrybuj i zmienić jego kolor na szary. A jeżeli ty, drogi widzu, jeszcze tego nie zrobiłeś, a jesteś nowy na kanale i chcesz zostać z nami na dłużej, to kliknij czerwony przycisk subskrybuj, niech zmieni kolor na szary, a na pewno będziesz zadowolony z kontentu, który pojawia się na naszym kanale. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag chapter 3, jeżeli nie możecie się doczekać chapteru 3, który pojawi się prawdopodobnie za pół roku. Tak więc piszcie w komentarzu hashtag chapter 3. Uwaga, uwaga, mamy nowego sponsora kanału. Mam 100% pewność, że bardzo dużo korzystacie z internetu i poszukujecie tam różnych treści do oglądania. Niekoniecznie na YouTubie. A ja mam dla was coś naprawdę przydatnego. Jeżeli zastanawiacie się, jak odblokować dostęp do ulubionych stron i usług w krajach, które je blokują, na przykład seriale na Netflixie, które są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio chciałem obejrzeć Pokémon Master Journeys The Series i na polskim Netflixie tego nie znalazłem z powodu blokady. Na szczęście tutaj naprzeciw wychodzi nam narzędzie Surfshark VPN, dzięki któremu odblokujecie zablokowane seriale. Zapomnijcie o ograniczeniach, wystarczy kupić jedną subskrypcję, którą możecie zainstalować na nieograniczonej ilości urządzeń, a aplikacja jest dostępna dosłownie na wszystkie platformy. Dodatkowo jest 30-dniowa gwarancja zwrotu kasy, więc macie bardzo dużo czasu, żeby przetestować tę usługę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to Surfshark ma zasady, żadnych rejestrów. Oznacza to, że nie zbierają o was danych, po waszej aktywności w sieci nie będzie śladu. Obowiązkowo pobierzcie sobie Surfshark VPN z linku podanego w opisie, a z kodem ADMIROS otrzymacie aż 83% zniżki oraz 3 miesiące korzystania z usługi całkowicie za darmo. Ale to nie wszystko z bonusów, ponieważ dodatkowo w prezencie otrzymacie program antywirusowy również całkowicie za darmo. Aż szkoda przegapić taką okazję, dlatego skorzystajcie z kodu ADMIROS i wbijajcie w link, który znajduje się w opisie. No dobra, tak więc oglądajmy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. O kurde, już na start mamy chapter 3. Jest pociąg, czyli to co zakończenie chapteru 2. Wykolejenie, no i co dalej, co nie? Co się wydarzy dalej? Ej, to są jakby przewidywania, co będzie w chapterze 3. Ej, jakie ujęcie! Poppy Playtime 3. Hagiwagi będzie? Drzwi się otworzyły. Ulala, mami long legs zabrana. This, czyli to. To będzie coś z eksperymentem 1006. To jest ta łapka. Oj tak, czy to będzie Daddy Long Legs? To jest D. Chwila prawdy. Daddy Long Legs. To jest prawda. Jezu, jakie ujęcia. To jest prawda na temat prototypu, czyli chapter 3 będzie o prototypie. Prawdopodobnie oczywiście. I tutaj mamy co? Pociąg. Nie no, po prostu cinematikowe. To jeszcze nie koniec, nie no, to jest po prostu genialnie. To musi być jakiś nowy Hagiwagi. Zobaczcie, on w ogóle miał łapkę taką. Kissimissi. Jak to się dobrze ogląda. Ja chcę więcej takiego kontentu. Hagiwagi ze szponem. Co jest grane, to mi... To jest wow, wow. Wow, powiem wam, że jestem w szoku. Co tu się dzieje, ej? No niby są jakieś sceny z chapteru 1, ale powiem wam szczerze, że oj, to jest coś naprawdę, naprawdę dobrze zrobionego. No powiem wam, że ten trailer robiony przez fana, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Chcę obejrzeć tego więcej. Poppy Playtime Chapter 3 Official Game Trailer 2022. Oglądajmy! Dobra, znów się zaczyna pociąg. Ja tu się już, widzowie, po prostu jaram z tego, co widzę. Ja po prostu jestem tutaj pod wrażeniem. The prototype prototyp nas uratował? 1006. Oj, oj, oj. Co to jest? Czy to jest... Czy to jest ten doktorek ze Spidermana? Nie, no widzowie, no... Ale jak ładnie! Jak ładnie to jest zrobione. Mamy Poppy.
Jesteś zbyt perfekcyjny, żeby cię stracić. Może to my jesteśmy prototypem? Nie, niemożliwe, bo ta łapka była. Co jest? Różowa łapka! Zielony Hagi! Widzowie, ja jestem w szoku. Ja naprawdę jestem w szoku. Co tu się dzieje? Tu zielone światło, ale to jest chapteru drugiego. Dobra, to jest chapteru drugiego. Jest broń. Oj, oj, oj. To było coś nowego. Gra, bawiłeś się z zabawkami. Zielony Hagi, okej, odwrócone kolory. Sprytnie, sprytnie. Czy to nałożony taki zielony kolor chyba na to wychodzi. Ale okej, podoba mi się to. Zielony Hagi z guzikiem. Z guzikiem zamiast oka. No i koniec, to było koniec trailera. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ale szkoda, że takie krótkie. Naprawdę, bym chciał więcej. Dobra, kolejny trailer oglądamy, widzowie. Eksperyment 1006. Prototyp nas uratował, czyli znowu. Ulala. Znowu się zaczyna, o, pociąg. Jezu, jak te trailery są tak dobrze zrobione. Ci ludzie naprawdę mają genialne pomysły. Co jest, okej, okay, zabawki. Widziałem tam ten Candy Cata, co tam się wydarzyło? Fioletowa łapka i zielona. Ej, co, jak myślicie, co może robić fioletowa łapka? To jest jakieś nowe miejsce. Nie, to nie... Czekajcie, coś tu nie gra. To jakby chyba tą grę kojarzę. To jest jakiś... Nie, to nie może być prawdziwe. Jest Poppy. O nie! Nie pozwolę ci jeszcze... Let me go! Zaraz coś scary się wydarzy, coś tak czuję. Jest Hagi, Hagi powróci! Hagi powróci w chapterze trzecim! I to wszystko? To był cały trailer? Ja chcę więcej! Więcej! Dajcie mi więcej kontentu! A teraz obejrzymy sobie chapter trzeci teaser. Zobaczmy. Czyli to będzie teaser w sensie... Teaser version, czyli taka wersja, która będzie już z gameplayem? Chyba tak, zobaczmy, ciekawe. Ten prototyp nas uratował, po raz kolejny. O nie, Mami Long Legs zginęła. Jesteś idealny, tak? Zgadza się. Hagi spadający, czyli... Nie, no musi być Hagi Wagi w chapterze trzecim. No widzowie, nie ma innej opcji. Jakby no, wiemy, że on wróci. My wszyscy wiemy, że on wróci. I właśnie, prototyp zabierający Mami Long Legs. Okej, okay, i znowu te zabawki, zobaczcie, broń. Czy w chapterze trzecim będzie coś więcej? Okej, okay. Coś nowego! Co to jest? Ej, jest to... Co? Czekajcie, czekajcie, czy to nie było Wait, 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 za dużo informacji, co tu się dzieje? Za dużo rzeczy, nie ogarniam. To są jakieś chyba... Ma... Ej, ej! Wow! Robi wrażenie! Select a chapter 1-2 i chapter 3 jest oczywiście, ulala. Ależ grafika, Poppy Playtime chapter 3. Wow. Kiedy Mami Long Legs została zabita, sytuacja zmieniła się diametralnie. Kiedy ty szukałeś ucieczki z fabryki. Zacznij, zobaczcie na to, to jest w ogóle łapki. Okej, okay, oglądamy to, oglądamy to. Load checkpoint, yes, ładujmy tego checkpointa. Co jest prototyp Hagi Wagi? O lala. Powiem wam szczerze, że naprawdę te trailery robią wrażenie. Jakiś napis się pojawił. Jak coś, to pauzujcie i piszcie w komentarzach. Ależ tutaj zębiska, on powrócił. Ja się boję. Czy my będziemy w jakimś pomieszczeniu będziemy przez chwilę, tak mi się wydaje. Hagi Wagi. Czyli tutaj jednak ten twórca twierdzi, że Poppy Playtime chapter 3 będzie się opierał głównie o Hagim Wagim. Ciekawe, ciekawe. Kolejny trailer. Zaczynamy po raz kolejny w przerażającym pociągu. Jesteś perfekcyjny. Na razie nic nowego nie ma. Jest Hagi Wagi chyba. Schodzimy. Czy ktoś zrobił trailer chapteru 3 bazując tylko na gameplay z chapteru 2? Wow, The Toy Factory. O, no, coś tutaj. Coś tutaj, ej. Nie, to już było, czekajcie, aż... Okej, okay, teraz mamy piękne zbliżenie na Hagiego Wagiego. Ulala. Zielony Hagi Wagi. Daddy Long Legs! Daddy Long Legs tu jest, co jest? Co się dzieje? Jaki zwrot akcji? Różowa łapka. No nie, to był chapter 2, ewidentnie widziałem. Dobra, zielony Hagi Wagi, odwrócone kolorki po raz kolejny. Ja się trochę śmieję, widzowie, ale jednak to się przyjemnie ogląda, bo jest jakby coś nowego, takie wiecie. Tutaj na przykład fioletowa łapka wciąga, czyżby to był Daddy Long Legs fioletowa łapa? Nie wiadomo. No, prototyp nas uratował. To już na pewno wiemy.
Jest Poppy. Robi wrażenie po raz kolejny. Nie, naprawdę, te trailery są bardzo dobrze zrobione. Ja naprawdę przyjemnie mi się to ogląda. Kolejny trailer. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Znowu zaczynamy w pociągu. Po raz kolejny. To, na czym się kończy chapter drugi, zaczynamy w chapterze trzecim, czyli pociąg. I to w sumie jest logiczne, bo tak w sumie zaczniemy. I mamy tu po raz kolejny prototyp. Tą łapkę tajemniczą. Co to będzie? Czy Poppy będzie dobra, czy będzie zła? Jesteś Daddy Long Legs! Chapter drugi, Daddy Long Legs! Scary! Robi wrażenie! I różowa łapka! Piękne, po prostu piękne, widzowie! No! To się pięknie ogląda! Ej, różowa łapka i zielona! Ja naprawdę jestem ciekaw, co robi różowa łapka. Co może robić różowa łapka? I czy faktycznie będzie różowa łapka, czy może będzie żółta na przykład? Ej, widzowie, jak myślicie, czy Poppy jest prototypem? Zobaczcie, ktoś tutaj dokleił rękę prototypu 1006 do Poppy i zrobił Poppy jako cyborga jakiegoś. Skąd ludzie biorą na takie rzeczy pomysły? Dobra, zobaczmy. Chapter trzeci, trailer. Co tu się wydarzy? Znowu pociąg. Jest pociąg, widzowie, zostawiajcie łapę w górę dla pociągu, bo to od tego zacznie się chapter trzeci. Próbujemy zatrzymać ten piekielny pociąg, jak zawsze. A więc stój, pociągu, nie wykoleimy się tym razem. Nie, no oczywiście wykoleimy się, to jest jakby taki żart. Zatrzymujemy pociąg i co się wydarzy dalej? Oj, próbujemy, kombinujemy. Jest kraksa, no standardowo, no bo jak inaczej to się może skończyć. Ale teraz, w tym momencie rozpocznie się chapter trzeci. I jak to będzie wyglądało? Tracimy przytomność i gdzie się budzimy? Może w jakimś laboratorium się obudzimy? Albo nie wiem. Dobra, tu się obudziliśmy. Dobra, to jest Plaker. Okej, to widzieliśmy. Jakby to się wszystko zgadza. I teraz... jakiś korytarz. Co to jest za korytarz? Co to idzie? Hagiwagi! Przyszedł! Wrócił Hagiwagi, ale zniknął nagle. Co się dzieje? Czekajcie, coś tu jest nie tak. I... Daddy Longlegs po raz kolejny! Jo! Jak się patrzył na nas, co jest? Chapter trzeci, początek 2023 roku. Nie zgadzam się na to. Chapter trzeci ma wyjść jeszcze w tym roku, w 2022. Koniec.